Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Miałem dzisiaj zrobić film o zupełnie innej tematyce, ale jak zapoznałem się z tym tematem, jak zobaczyłem to coś, to nie da się o tym nie powiedzieć, bo to, co zaraz zobaczycie, przechodzi moją wyobraźnię i z pewnością Waszą też. To, co opublikował Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, to jest coś bardzo ale to bardzo niepokojącego, moi drodzy. Ostatnio taki portal wielkopolska24.info napisała taki króciuteńki artykulik. Posłuchajcie, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu wstrząsa fala zgonów. Uczelnia nie może nadążyć z nekrologami swoich pracowników. Jak można przeczytać na stronie uczelni, kadra wykrusza się, a lista zgonów Zapełnia stronę internetową poznańskiej uczelni. W samym tylko bieżącym roku 2023 zmarło 17 wykładowców. W roku ubiegłym 34 osoby. W 2021 39 ofiary, czyli te osoby były w różnym wieku. I teraz patrzcie. Jesteśmy na stronie Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tutaj jest lista wszystkich tych wykładowców. To nie są uczniowie. To są wykładowcy. I patrzcie, no niestety. Profesor. Pani Małgorzata. 19 maja. Profesor. Doktor Habilitowany. Pan Jędrzej. 11 maja. Profesor. Pan Ignacy. 5 maja. Tutaj 5 maja. 26 maja. Kwietnia, przepraszam. 12 kwietnia. 12 kwietnia. 6 kwietnia. 6 kwietnia. 13 marca. Jezus Maria. 8 marca. 1 marca. 27. Lutego, 23 lutego, 27 stycznia, 11 stycznia, 5 stycznia, 4 stycznia, 6 grudnia. To są sami profesorowie, wykładowcy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 21 listopada. Patrzcie tutaj. Listopad, 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 październik, 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 sierpień, sierpień. Kurczę. To jest niebywałe. Zobaczcie, ile ludzi. Lipiec, młode. Młode osoby. Tutaj pani doktor habilitowana Iwona 26 lipca. To przecież młoda osoba. Ja biernicze, co się dzieje. 22, zobaczcie, to jest wszystko 22 roku. Wszystko w 22 roku. 21. A tutaj ostatnie, jak oni tutaj robili te. No to jest 20. 19, 2, 3, 4, 5. Pięć osób w 2019, a teraz jest plaga. Kurczę, tego jest tak dużo, że aż za dużo. Ja złapałem się za głowę, jak to zobaczyłem. Bardzo jest mi przykro, że tyle osób nagle, nie wiem. Ja, ja nie znam przyczyn. Ja nie mogę się wypowiedzieć na co, ale sama liczba, że aż tyle osób. Przecież ta tutaj pani, pani Małgorzata, to jest młoda osoba. Nawet nie w średnim wieku. To jest pani profesor, która wykładała i nagle nie ma. Zobaczcie, ale co muszą czuć teraz ich koledzy, koleżanki z pracy, czy rodzina. Jeśli 19 jedna osoba odeszła, 11, druga, 5, trzecia, piątego, czwarta, cztery osoby. Ktoś stracił czterech kolegów, czyż koleżanek w maju, w pracy, w maju na uniwersytecie, Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja myślę, że. Takich sytuacji jest dużo więcej, że na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy też w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Katowicach, nie wiem, w Bydgoszczy, tego jest więcej, tego jest dużo, 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 po prostu. To nie są liczby normalne, to są liczby nienormalne, bo takie coś się nie dzieje normalnie przecież. Normalnie nie aż tyle osób. Jesteście wykładowcami, Albo nawet nauczycielami, albo zupełnie kimś innym. Przecież to się tyczy też pewnie w innych branżach, gdzieś tam w urzędach, gdzieś w szkołach średnich, szkołach podstawowych, w różnych firmach, w różnych instytucjach. To się dzieje wszędzie. To nie jest. Patrzcie, młoda osoba, pani Iwona, są. Jak można, można zrozumieć, że aż tyle młodych kobiet z tego uniwersytetu odeszło? To jest smutne, naprawdę, to jest przygnębiające, to jest smutne. To jest wstrząsające na tyle, że jak przeczytałem ten artykuł, to się za głowę złapałem. I pierwszą moją myślą to, była, to był żal taki smutek, że aż tyle osób i pytania, co się dzieje, co się stało, gdzie jest minister zdrowia niedzielski, jak to komentują, przecież to nie jest normalne. Przecież ludzie wyparowują gdzieś, idzie sobie, idzie do pracy. Jutro nie ma, jutro nie przychodzi. Młodzi ludzie. Kiedyś było tak, że tylko starsi, jak ktoś młody odszedł, no to rzadko było. A teraz to jest na porządku dziennym częściej nawet młodzi niż yy, starsi. Starsi to już jest taka kolej rzeczy, taka, taka nasza dola, że no, nie jesteśmy wieczni. Kiedyś odchodzimy, ale 20-latkowe 30-40 zaraz dojdzie do tego, że tam co tydzień będzie jakiś pogrzeb na tym tutaj przykładowym uniwersytecie. Nie jest to fajne. Jest to zaskakujące, jest to dosyć dziwne, bo jak to wytłumaczyć? No ja mam wytłumaczenie, każdy ma jakieś, każdy coś widzi, nikt nie jest głupi, bo ludzie też obserwują, ludzie też mają przecież znajomych, mają rodziny, mają swoich bliskich. To nie jest tak, że przez przypadek coś się dzieje, nic nie dzieje się przez przypadek, w życiu nie ma przypadku. Jeśli ktoś mówi, że to przez przypadek, to nie, znaczy no, przez przypadek to... Nawet z przeznaczeniem można to też połączyć, bo to można sobie iść i wam cegła spadnie na głowę, no to można powiedzieć przez przypadek, ale z drugiej strony można powiedzieć, no to takie przeznaczenie twoje było. Gorzej jak ktoś umyślnie na konkretną głowę zrzucił cegłówkę, to wtedy nie ma przypadków. Wtedy jest zaplanowane działanie. No tak to wygląda. Więc teraz pytanie, jak tam było w przeszłości, w 2021, taką listę, czy tam dziwnych jakichś rzeczy, nie było. Wiecie. No wiecie o co chodzi przecież. Trzeba by, no często sekcje zwłok są pomocne. A często wystarczy kilka informacji, które są zapisane w różnych instytucjach, na różnych aplikacjach. m Tam też to można tego się dowiedzieć. Jeśli to nie ma ze sobą związku, no to okej. Okay, to, to można wtedy powiedzieć, że to czysty przypadek. Natomiast jeśli byłyby statystyki i ktoś by sobie zajrzał w tę aplikację, obywatel, bo tam jest wszystko odnotowane, to mógłby wywnioskować może coś innego. Tak czy inaczej, można kogoś nie lubić, można jakichś tam grup społecznych nie lubić, ale każdy, kto odchodzi, zwłaszcza tak z dnia na dzień w młodym wieku, to jest wielka strata. Jeśli ktoś nie lubi tego uniwersytetu, bo tam na przykład mu było źle i, i źle się uczył, no ale tam ludzie... Po prostu pracowali, i tych ludzi nie ma.